Miło mi bardzo, że zechcieliście Państwo spędzić z nami to świąteczne popołudnie. No i w imieniu naszych kochanych pszczółek karolickich zapraszam na przedstawienie pod tytułem Latarenka. Jest to nasze główne przedstawienie tegoroczne, od września z przerwami wiadomo na jasełka, na przedstawienie paschalne. Przygotowywaliśmy to przedstawienie. Po raz szósty wystawimy je teraz dla Państwa, bo byliśmy i w Lewinie Brzeskim, i w Popielowie. Tutaj dla dzieci z przedszkola Skarbowic też przedstawienie zostało zagrane. No i życzę miłych wrażeń. No i patrzcie na te Wasze dzieci, bo naprawdę wyjątkowe. Takich na świecie nie ma nic.
chciał porwać mnie. A mówiła mi mama, ostrzegała, nie wróć na bal nocą. Dziś nie ma balu, a i do bukowego pnie daleko. Pięknie, do tego zabłądziłam. Ale nocą wszystko takie czarne, znikąd wyskakują gałęzie, chwytają za sukienkę, za włosy. Chyba nie umiem latać nocą. Nie powinnaś, wiatraki latają w słońcu. Ale chciałam cię zobaczyć, jesteś taki miły. O nie, to ty jesteś miła, najmniejsza pod księżycę. Wstałem dziś wieczorem bardzo wcześnie, kiedy słońce jeszcze stało na niebie. I szukałem cię, ale światło tak mocno świeciło mi w oczy, musiałem się skryć. Wiesz co, prosiłem tyle te ręki najmocniej jak można. O, wspaniale! Oświetlisz cały las? Nie, moja ta ręka nie ma takiej mocy. Ale mogę oświetlić ci drogę. Polecę z tobą, chcesz? O tak, z tobą nie zagłodnę. Jesteś bardzo odważna. Trzęsą się jak osika, cóż to za odwaga? Pokonałaś strach. Dla mnie. A ty latałeś dla mnie w słońcu. Jeszcze żaden świetlik tego nie zrobił. Oh.
robisz się w liku tak wysoko? Lecę na księżyc. To jakiś żart? A niech mnie pająk schudnie. Ty naprawdę tam schudniesz? A po co? Nabiorę światło na targo i przygodę na wschód tylko zechcę. Ale księżyc jest strasznie wysoko. Nawet sowa tam nie doleci. Och, zawróć! Blask twojej latarni mnie kusi, a ty wciąż wyżej i wyżej. Nie to bez cię połknie! Latarnia ci zgaśnie i drogi powrotnej nie znajdziesz! Przestań! Twoje słowa ciążą jak kamień! Czy ten księżyc nie mógłby być odrobinę niżej? A kto mi tu po oczach świeci i spać nie daje? Przepraszam, kochniku, nie wiedziałam, że ktoś tutaj mieszka. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Może od razu zawołaj. Halo, dzięciole, mocne podjadanie. Teraz dobrze? Może być. Widzę, że grzeczny z ciebie kawaler i zmęczony. Pewnie długo leciałeś z tą ciężką latarnią tutaj na czubek mojej brzozy. Długo, ale na księżyc jeszcze mam szmat drogi. Wybierasz się na księżyc? A po co? Przecież tu kończą się gałęzie. A gdzie przysiądziesz? Gdzie odpocząć bez zmęczone skrzydełka? Nie wiem. Co noc oglądam księżyc i powiem ci ważną rzecz. Teraz jest najwyżej jak można. Jest coraz niżej i niżej i zachodzi. Spójrz, skakuje tam do jeziora. To chyba dobra wiadomość. Wiadomościami nigdy nic nie wiadomo, ale skoro do zachodu księżyca masz jeszcze tyle czasu, to zapraszam cię na mało co nieco. To idealna pora na szkolną kolację. Nie, dziękuję. Powinienem już lecieć. Na kropelkę soku brzozowego zawsze jest czas. Czy może być coś ważniejszego od czwartej kolacji? No, spróbuj. I jak? Czujesz się krzepko? Trochę mi się kręci w głowie ze zmęczenia. Leciałem tak długo. Wysiłek i brak posiłku, złe zastawienie. Posiłek i brak wysiłku. Oto moja recepta na życie. Satysfakcja gwarantowana. A nie miewasz czasem innych pragnień? Czasami sok brzozowy nuży, to prawda. I co wtedy robisz? Żuję korę, odpręża i dobra na wiatry. Och, świetliczku, wracajmy już na tu! Co za urocza dama, tylko panienki brakowało nam do idealnej czwartej kolacji. Proszę się częstować. Och, dziękuję. Ale się objadłem. Brzuch mam jak bąk. Jak przyjemnie. Błogo. Syto. Wielki brzuch przeszkadza sięgać po wielkie rzeczy. Może to i lepiej. Księżyc jest tak daleko. Strzelnijmy się trochę, a potem może przegryziemy co nieco. Akurat będzie pora na piątą kolację. Chodzi do jeziora. Do jeziora. Wow, jak ty błyszczysz. Taka praca, jestem świetny, a ty? Mów mi, kwiatuszku, masz śliczną latarnię. Dziękuję, też nią lubię. Dbasz o nią i czyszczę. A jak chociaż dbasz, to śni. Jakże tu inaczej w świetle tego świecidełka. Nigdy nie widziałam takich cieni i blasków. Gdybyś zawsze tu był. Wszyscy nocą mogli mi tu przesiadywać. Przykro mi, jestem przeorem. O nic, to nic. Biedactwo, widać, żeś strudzony. Siądź na tym liściu. Jest miękki, szybciej wypoczną ci skrzydełka. Dziękuję, ciotuszku. Jesteś bardzo troskliwa. Może zdrzemnę się chwilę. Tak, śpi. Przykryję cię, by ziomki nie chwycił.
ani książka nie przysiąść. Nawet list. Nigdy nie będę miał księży całej latarni. Nigdy nie przegonię mroku. Pewnie się teraz nie śmiejesz. Jestem twoim przyjacielem, a przyjaciele pomagają. Ale nie śmiewaj. Ja nie płacę. A może podpłyniemy twoją łódką? Tak, daleko? Jestem tylko śpiewcą. Chciałem pływać tu przy samym brzegu. No tak, przy brzegu. Co innego ma być? O, ten to by potrafił. Jeśli go ładnie poprosisz, może ci pomoże. On, taki wielki i piękny, nie odważyłbym się nawet spytać. Tyle starań i ty wstydzisz się poprosić? Masz rację. Łabędziu, łabędziu. Śpi, musisz go obudzić. Jak się rozłości, nie przegoni? Delikatnie, miło. Łabędziu, łabędziuniu. Juhu. Nic, wciąż śpi. Mam pomysł. Przyjaciel, śpiewcz. Zagrał specjalnie nie dla ciebie. Pięknie grał. Tylko z jakiej okazji? No mów! No mów! Mamo, mów! Mam dla ciebie prośbę gorącą. Zabierz mnie tam, gdzie księżyc schowa się w wodzie. Proszę, tak ślicznie proszę. Tam? A po co? Nabiorę się po latarnią i przychodzę jak skąd tylko zechcę. Wybornie. Rozkosz. Naprawdę to wierzysz? Tak, i uda mi się to, jeśli będę blisko. Mały, głupiutki, robaku świętoniański. Przecież księżyc wcale nie chowa się w wodzie. Jak to? Kornik, który mieszka na samym czubku drzewa, mówił, że właśnie tam. Ale skąd? Może z czubku drzewa tak to wygląda. Ja jednak czułem dużo myśli. Tam, gdzie chmury. Co? On wcale się nie chowa, tylko zachodzi za horyzont. A horyzont nie ma końca. A ten drugi księżyc? Jaki drugi? Ten, co pływa po jeziorze. Dałbyś radę do niego dopłynąć? Czemu nie? Dzisiaj taka piękna noc. Skoro i tak już nie śpię, mogę sobie wypłynąć. Skakuj mało, ale nie wiesz, co da. Dziękuję! Dlaczego? Nawet odrobinę blasku. Wyjmuję tylko zimną, mokrą latarnię.
się i żeby nie miał się ciemności. Zatem jest prawdziwym latarnikiem i należy się prawdziwa latarnia. Dziękuję! Spójrz, jaka piękna! Najpiękniejsza latarnia na świecie! Dziękuję, łabędziu. Spójrzcie, udało się! Yeah!
Przyznacie, kto płakał. No. Bardzo dobrze, kochani. Dziękuję bardzo. Jest jedna sytuacja, która mnie zmusiła do tego. Prawie zawsze jesteś jak wiecznie zły, najlepszy. Musimy coś zrobić, żeby ta nasza pani Pana się tutaj dotyka, bo nic przyjeżdża. Będziemy go wszyscy płakać. Tyle w sobotę na imieninach księdza Antoniego, naszego sąsiada, no, korzystać spotkania.